Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Przed pierwszym włączeniem chcę Wam pokazać i poinformować Was o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest, o której zapomniałem tak naprawdę w unboxingu, to jest to, jak regulować tutaj ten pasek. Generalnie po prostu musimy tutaj odczepić sobie tą część, którą tutaj macie, od tego dzynzelka, który po prostu wchodzi tutaj w ten pasek i wtedy możemy sobie spokojnie to przesuwać. To jest jedna rzecz, tak jak tutaj widzicie, o. Tu musimy sobie to po prostu tutaj wcisnąć w tą dziurkę, mówiąc kolokwialnie, i w ten sposób po prostu to działa. I pierwsza rzecz to jest właśnie to. Druga rzecz to jest to, że tutaj mamy te styki do ładowania. To było widać na filmie, na unboxingu. Dodatkowo mówiłem o tym przy ładowarce. A odnośnie ładowarki, warto przeczytać sobie tą instrukcję, bo tu jest napisane tak, że przed pierwszym włączeniem urządzenia lub gdy bateria nie była używana przez długi czas, należy naładować baterię. Nie wiem, na ile to jest słuszne, na ile nie, bo przecież jesteśmy odzwyczajeni od tego, od robienia tego w smartfonach. Warto po prostu podłączyć sobie ładowarkę przed pierwszym uruchomieniem, żeby się naładowała nam do pełna. Czyli do, tak mam pokazane, jak tutaj ładować, do takiego stanu. Więc ja sobie najpierw telefon naładuję i w tym momencie dopiero później Wam zaprezentuję, w tym oczywiście filmie, jak skonfigurować całe urządzenie. Więc podłączamy sobie ładowarkę, kładziemy sobie telefon, kładziemy sobie zegarek tutaj, naciskamy sobie to, sobie zwalniamy tą blokadę, o, już jest wpięty, więc zegarek jest w doku. Podłączamy sobie tutaj naszą ładowarkę i teraz po prostu przewód podpinamy sobie pod gniazdko. Tak dokładnie to wygląda, bateria nam się ładuje, a tu akurat się obrócił zegarek, ale w ten sposób to wygląda, bo mamy 64%, więc no, musi się trochę poładować. Bateria została naładowana w 100% i teraz pierwsza rzecz, która rzuca się też w oczy, to jest to, że wystarczy, że podniesiemy urządzenie i on pokazuje nam, że bateria już jest naładowana, czyli jakby wybudza nam się nasz ekran podczas ładowania. I teraz tak, kolejna rzecz taka dziwna jest taka, że to nasze urządzenie z baterią 315 mAh, żeby odłączyć, musimy według instrukcji postępować, czyli po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od stacji dokującej, czyli trzeba wypiąć urządzenie, dopiero potem odpiąć kabel i wyjąć ładowarkę z gniazdka. Więc w takiej kolejności musimy to zrobić. Musimy, krótki akurat kabel, musimy otworzyć, wyjąć urządzenie, wyjęliśmy urządzenie, dopiero teraz możemy sobie spokojnie, już Wam to pokazuję, spokojnie możemy sobie odpiąć kabel i odłączyć ładowarkę. Teraz kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, to upewnić się, że mamy włączony Bluetooth. Mamy włączony Bluetooth, na wszelki wypadek możemy sobie zrobić limit czasu, nie uwzględniając limitu czasu właśnie. Druga rzecz, to musimy się upewnić, że mamy NFC włączone. Mamy Android Beam, S-Beam mamy włączone. I teraz dziwne, bo żeby sparować zegarek właśnie z naszym urządzeniem, czyli Samsungiem Galaxy Note 3, musimy przyłożyć tył stacji dokującej do urządzenia. No i mamy instalację aktualizacji. No. I możemy, jakaś informacja, klikamy OK. Mamy łączenie z serwerem. Czyli na pewno też, tutaj mam informację, 18 mega, czyli ta aplikacja musi się zainstalować. Zainstalowała nam się tutaj aplikacja. Instalowanie jeszcze jakichś dodatkowych pewno aplikacji związanych właśnie z Samsungiem Galaxy Gear. Troszkę to trwa, jak widzicie. Podejrzewam, że są tam wszystkie aplikacje związane właśnie z alarmami, aplikacje, które są standardowo zainstalowane już jakby na Note'cie i na zegarku, żeby one między sobą mogły współpracować. Zaraz zobaczymy dokładnie, jak to wygląda. Łączenie z zegarkiem. I teraz po połączeniu z zegarkiem Gear możesz zmienić jego ustawienia oraz ten punkt łączenia. Ok, ale dlatego, że po prostu Gear nie jest włączony. Go włączyć, więc włączy nam się Samsung Galaxy Gear i jeszcze raz w takim razie musimy chyba tutaj sparować, w takim razie tutaj mamy normalny ekran włączania urządzenia, tak jak to było wcześniej. Zróbmy to jeszcze raz w takim razie.
łączenie z zegarkiem Gear. No i pyta nam się, czy się połączyć. Klikamy tutaj OK. Klikamy OK. Łączą nam się urządzenia. Zróbmy sobie tutaj może jaśniej, żeby było. W ten sposób. Teraz tak, potwierdzamy, tak. Robimy zakończ. Akceptujemy. Powitanie, twój zegarek jest gotowy. No i mamy połączoną z zegarkiem. Myślę, że te wszystkie funkcje, które tutaj mamy, to omówimy sobie później. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, to dajcie znać. Nie chcę, żeby te filmy były też zbyt długie. Sam interfejs zegarka też sobie omówimy. Oczywiście ci, co wiedzą, jak to działa, to wiedzą. Czyli mianowicie po prostu do góry taki swipe to jest powrócenie do poprzedniego menu, chyba że tu akurat jesteśmy w głównym. Tu mamy aplikacje nasze, jakby takie nasze menu. Tutaj sobie przechodzimy do zegarka, przełączamy się na kamerę. Tak to wszystko wygląda. Kontakty, aplikacje, ustawienia, krokomierz. No i w ten sposób to się jakby prezentuje. Wszystkie funkcje oczywiście przetestujemy na kanale, więc zapraszam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!